Mieszkańcy Koźmina zwracają uwagę, że w ich dzielnicy istotne ogłoszenia są zaklejane plakatami, w głównej mierze wyborczymi. Twierdzą, że gdy tylko ktoś przykleja plakaty, od razu nakleja ich kilka, zasłaniając tym samym m.in. ogłoszenia o deputatach na węgiel. No oczywiście, że ważne. I one są tu gdzieś. Tu gdzieś są, gdzieś pod tym. Dla wielu osób, głównie starszych, tablice ogłoszeniowe w dzielnicach są głównym źródłem informacji. No tutaj we wsi to jest centrum, to jest główne. Gdzie indziej tutaj takich ważnych okurach wieszają. Tam pan Śmigielski wisiał wyżej na tym słupie, ale to nie istotne, bo nie o nim rozmawiamy. A tutaj było całe, a tutaj też jest coś inne. Angielski, no to dla mnie nie jest bardzo ważne, ale być może dla kogoś też jest ważne. No. Tutaj było jeszcze też coś innego, nie pamiętam co. Tutaj też jest coś inne niż pan Silbert. Też jest zaklejone, ale ja nie mogę odrywać, bo narobię sobie kłopotu. Dlatego irytuje ich fakt, że osobom naklejającym ogłoszenia nie wystarcza przyklejenie jednego plakatu, a kilku, które zasłanią wszystkie pozostałe.